No dobra, chodź tutaj mała, chodź. No, no, no. Chodź. O, ale wielka, to jest samica? No to jest samica. Ale wielka, ładna. No dobra, ura, no, dobra, to jest król. Chodź. To jest król, ile taki król? Z 5 kilo waży chyba, co? Ona lepiej? Teraz 10 ma. A co one tutaj jedzą? Widzę jedzą, owiec, a to jest jakaś pasza z lucerną pasza, chyba, co? Tak. Ta im daje, bo zima jest, no to im zawsze im tam daje, nie? No. Nie, muszą. I ciepłą wodę chyba, jak mróz, nie? O, to zmieniam wodę, kurde, ma co chwilę, kurde, wodę zmieniam. O, ale piękne. To samica. Ten młodziutki samczyk będzie tak samo patrzeć. Oni mają ciepło, sucho. A to samczyk jest, tak? To młody samczyk. Ale fajny przód ma ten, jak on się wyprostuje. Zobaczcie, jakie on nogi ma. Takie jak on się rozłoży, bracie, to już wiesz co? To jest król. To są piękne króle. A na wystawę do Wielunia pan jeździ? Gdzie byłem? Na wystawie. W Wieluniu są wystawy takich dużych królików, nie? Byłem, nie. W tym. O Jezu, jak to się nazywa tam, co byłem na wystawie tych królików. To mój samiec. Do Wielunia bym z panem pojechał, bo ja tam rodzinę mam. Wieluń, może i Wieluń to Wielkopolskie to łódzkie jest. Gdzieś Wieluń, tam. Wieluń, w łódzkim to jest... No. A tam ogólnie tam Toporów. No. W Toporowie no. I w... Tam za mostem, za rzeką. Też jest zobaczę. Ogroblu. Lenieje, bo to kurwa... Nie, bo to taki czas, nie? Nie, taki czas, sam czy tej samic... Ale mają ładnie, sucho mają... Nie no... Wyścielone mają... Nie no, u mnie suchutko, tam nie ma tam tego, żeby to z tego owego. Tam mam młode, okociła się, teraz tutaj też mam, popatrz o... Samic. Zobacz, chodź tutaj gnoju mały. Widzisz, on jest młodziutki samiec, to ma tego, to jest tego. O. Kiedyś mi tata opowiadał, że jego znajomi trzymali króliki normalnie w oborze, na dziko. Ojciec też trzymał na dziko. Mówił, że tyle gnoju tam było, a te króliki takie nory pokopały, że jak przyszedłeś im wiadro mleczu, czy kosz mleczu rzuciłeś, otworzyłeś drzwi, żadnego nie było. Wszystko w nory. Wszystko wyskoczyło na wierzch. Najadło się i znowu się schowało. Ojciec to samo, rozumiem. Tu zobaczysz, też mam bacio, o widzisz, jest ich trochę, chodź tutaj. A gdzie króliki na dziko rosną w Australii, tak żyją? W Wilandii jest pełno, o Jezus, w Wilandii, jak ja tam jechałem, bo tam syn tam pracuje 2 kilometry dalej i tak przez lasy by jechali. Kurwa, patrz, już leci, już tam, już kic, ja pierdolę, a on mówi, do mnie mówi, tato mówi, tutaj jest na co dzień, mówię. Królików jest w brud, kurwa, człowieku masa. No, można sobie upolować na obiad. Możesz. On mówi, tak, tam pozwolę, możesz sobie polować. A oni, macie, widzisz, tak samo tu, o, widzisz. To, tu, o, widzisz, ta sama samiczka. Jest, macie, jesteś? A, dzień dobry. Ale bardzo ładne. O, no ale i... ma tupnięcie ten. O, jaki wielki. No, widzisz. Mają tutaj dużo miejsca, te łapy jakie ogromne. Ja powiem, że ja tak na żywo takich wielkich królików nigdy nie widziałem. Bo jak ja miałem, one były takie nieduże te króliki, nie? No. Tam mi się okociła, to patrzałeś, nie? Także młodych, nawet nie wiem ile ma, ile owak ma. Koguta słychać tutaj u pana też. Co? Koguta słychać. Kogut dwa są. Dwa są koguty. Dwa koguty, kurwa, pieją, piorony jazdą. Także widzisz, ja kiedyś nie trzymałem, bo nie było, ale to dzieciaki mi z Irlandii namówili i tak. A to wiesz, ja miałem 100 sztuk. 100 sztuk miałem króli, bo nie sprzedawałem, bo szkoda mi było. Aha, albo to duże i tak dalej. Sprzedał pan, bo to tak. Teraz zimą to ogłosił to w internecie, pan inżynier, rozumiesz? I wiesz co, drzwi się nie zamykają. Ładna. Dopiero będzie puszczana, ale jeszcze. Panie Kazimierzu, że pan króle to ma takie kabany, że tak jest, powiem. To nie są małe króle. No ja widzę, że szerokie łapy, tak, takie rozbudowane, potężne. Tu jest tak samo, młode, chcesz zobaczyć młodego? Młode? To ten jest młody, a młode nie, tam są? Nie będziemy... W gnieździe są! Ale nie będziemy w gnieździe są. Dotykać. Nie dotykać, patrz. No jak tam kamerką Wacek Biska murował. Kabacek, patrz, o tym, patrz. Sierści nadarte. Zobacz. Są, nawet nie wiem. To już takie tygodniowe, co? Tak, to jest tego papa. O, ładnie. Jak się ruszają. Jak szynszyle teraz wyglądają. Jo, kurde, i zobacz, okociła się. Pięknie, ja lubię takie rzeczy, takie szynszyle, takie króliczki. Może mój synuś kiedyś się ten...
zakocha w tym, to będziemy trzymać, bo ja sam ja tam wiesz, pomagać, ja sam długo pracuję. Tutaj miałem 8-9, ale patrz, sprzedałem, zostało tyle, młode, młodziutkie teraz, nie, te. A, te młode tutaj, tutaj miałem pełno, kurwa, tutaj pełno. No, ładnie, no ale...